Ale przychodzę się pośmiać. Jestem po raz chyba 6 czy 7 na stand-upie. Stand-up, czyli pasja, praca, sposób na życie. Jest rozrywką dla widowni i dla samych stand-uperów. To jest to, że ja daję ludziom radość, ale mnie to też bawi jednocześnie. To jest niesamowicie fantastyczne uczucie. Połączenie chemii? Wariactwo na scenie. Jeśli ktoś się wybiera na stand-up, to jestem pewien, że ta godzina z nami to dobrze zainwestowany czas. My, dziennikarze, zmagamy się z formą kontrolowanego stand-upu. Wśród stand-uperów panuje w tym względzie zupełna swoboda. My możemy robić co chcemy, zupełnie freestyle. 21 marca w klubie Blue Note z zazdrością oglądaliśmy występy artystów z tej branży. Stand-up to i dla nas spora satysfakcja i dużo śmiechu. Wpadki często tworzą najlepsze dziennikarskie anegdoty. Lecimy. Może być te legitki, nie? Legitki? Może być? No pewnie. Dobrze. Oraz z danej bez problemu sesji. Oraz z danej bez problemu sesji.